Dzbany drogowe. Wiem, że to jest ten element naszych publikacji telewizyjnych, na które czekacie. Witam bardzo serdecznie, Szymon Janicki, razem ze mną w studio Marek Rupental. Dzień dobry Państwu, witam Cię Szymonie. Wykładowca, ekspert, e-kierowcy. Dzbany drogowe, zaczynamy. No to zaszalał. Kierowca przyłapany na gorącym uczynku w Radzyniu Podlaskim, prawdopodobnie za cenę fajnego wakacyjnego weekendu, na przykład nad morzem. Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej, wyprzedzanie na skrzyżowaniu. No i wygląda na to, Marku, że patrol policji świadomie wybrał miejsce do nadzoru bezpieczeństwa ruchu. Nie on pierwszy, oby ostatni. No tak, ale wykroczenie bardzo niebezpieczne i jedno z najwyżej sankcjonowanych. Ja dzisiaj tak spojrzałem na tego dzbana i pomyślałem sobie, nie pierwszy raz przyszło mi tutaj komentować, nie pierwszy raz mi pokazujesz dzbany, ale zawsze są one bezskutkowe, na szczęście. Wiesz co, to muszę powiedzieć, że jest to świadoma decyzja, dlatego że czasami pojawiają nam się w komentarzach uśmiechy anegdotyczne, komentarze i tak dalej, więc zależy mi osobiście na tym, aby tego humoru nie było pod zdarzeniami, które zakończyły się efektem tragicznym. Okej. Okay. Nie, ja tylko z satysfakcją stwierdziłem, że przychodzi mi komentować nie rzeczy, które odniosły jakiś skutek, ale takie, które no, mogą wywoływać rzeczywiście w większości uśmiech. Są wykroczenia bardzo niebezpieczne, tak jak to. Oczywiście. Wyprzedzanie na przejściu, na skrzyżowaniu. Tu wszystko może się wydarzyć i duża prędkość. Więc skutek na pewno, gdyby zaistniał, to byłby koszmarny. Byłby tragiczny, tak? Mamy do czynienia z drogą jednojezdniową o dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla przeciwnych kierunków, czyli tak naprawdę mamy po jednym pasie dla każdego kierunku. Te drogi są najbardziej niebezpieczne, no właśnie, i stanowią największy odcinek dróg w naszym kraju. Przepraszam, że wchodzę Ci w zdanie, ale mówi się o tym, że to jest właśnie droga, ta, którą widzicie w tle w tej chwili, że to jest właśnie typ drogi, na którym ludzie w Polsce giną, jeszcze na dodatek przy takich dobrych warunkach pogodowych. Tak, bo do wypadków najczęściej dochodzi przy dobrych warunkach pogodowych. Jeżeli są złe warunki, to w tym momencie jedziemy ostrożnie, uważamy, pada deszcz, jest ślisko, bo spadł śnieg i tak dalej. Dobre warunki pogodowe zachęcają do tego, żeby trochę przyspieszyć, żeby odważniej, dynamiczniej poruszać się. No a o nieszczęście naprawdę nie trudno. Tym bardziej, że droga była fajnie oznakowana. Zarówno pojawiły się znaki nam pionowe, jak i znaki poziome, wyznaczające podwójną, o właśnie, widzimy teraz podwójną linię ciągłą, rozdzielającą pasy ruchu dla kierunków przeciwnych. No więc możemy fajnie, powiedzieć również... Fajnie, że stał ten, tak. Stał ten radiowóz. Wspomniałeś, że to nieprzypadkowo. Ja bardzo pochwalam takie akcje, bo są to wykroczenia problemowe, z którymi mam policja do czynienia. Stają sobie właśnie w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, obserwują znacznie jakieś tam odległości odcinek i mogą wychwycić sprawców tychże niebezpiecznych wykroczeń. A mi to też się skojarzyło i to powiem z uśmiechem. Ten znany przypadek patroli policyjnych stojących przy polskich drogach, przypadek z wielu polskich komedii, tradycja w jak najlepszym tego słowa znaczeniu tutaj po prostu zobowiązuje. Dzban drogowy z Olsztyna. Kierowca Mercedesa nie zapanował nad samochodem. W Olsztynie na skrzyżowaniu ulicy Tuwima z ulicą Synów Pułku kierowca Mercedesa doprowadził do kolizji, w której uszkodzone zostały 3 samochody. Widzicie to w tej chwili. Niedostosowanie prędkości. Pewnie brak umiejętności panowania nad mocą pojazdu. Kierowca miał 22 lata i to wszystko doprowadziło do niebezpiecznego zdarzenia. Kierowca stracił prawo jazdy. Na szczęście żaden z uczestników nie odniósł poważnych obrażeń. Marku, bardzo młody, niedoświadczony kierowca. Spory samochód, pewnie z potężną mocą. No to jest gotowy przepis na niebezpieczną sytuację na drodze. To było widać, ja się tylko zastanawiam, jakie systemy w tym momencie zawiodły, bo tak naprawdę widać, że jest to samochód, który no, nie został wyprodukowany wiele lat temu. Jest to nowy samochód wyposażony w naprawdę przeróżniste systemy kontroli, między innymi kontroli trakcji, a on jednak wpada w poślizg, tak jakby świadomie ta kontrola trakcji była wyłączona. Mogło tak być. Natomiast widzimy, że on wyjeżdża gdzieś z drogi podporządkowanej, wchodzi w zakręt
i już w tym momencie zaczyna go nosić. Ja sądzę, że jest to pojazd z tylnym napędem, dlatego był problem z opanowaniem. 22 lata kierowca, a więc od niedawna prawo jazdy. Na nauce jazdy mamy samochody, które mają napęd na przedniej osi i w momencie, kiedy wpadamy w poślizg, kierując pojazdem z napędem na tylną oś, nasze zachowanie powinno być zupełnie inne. A ten kierowca pewno nie miał czasu przygotować się do takich sytuacji. Marku, ale to jest chyba też kwestia odpowiedzialności rodziców. No, oczywiście. Prawda? Bo mówimy oczywiście o osobie pełnoletniej, która miała uprawnienia do prowadzenia pojazdów, no ale raczej jest to po prostu samochód taty albo mamy. No ale powierzenie, tak, ja też tak sądzę, że to nie, jeszcze ten człowiek nie zapracował na samochód. Ja ostatnio miałem okazję jeździć samochodem osobowym, który miał 450 koni. Do setki zbliża się w 4 sekundy, więc naprawdę potworna moc. Na prostym odcinku drogi można było spróbować, jak się takim pojazdem jedzie. Ale tu widać, że on wyjeżdża, wykonuje manewr skrętu w prawo i już w tym momencie pojazd staje się nadsterowny. Zaczyna tył wyprzedzać przód i stąd nieopanowanie. No, nie zwróciłem jeszcze uwagi, tylko czy pojawiły się nam światła hamowania w tym momencie, jak on zaczął, czy w ogóle będzie to możliwe do zobaczenia. Trudno tutaj to dostrzec. Bo być może, że jeszcze kierowca, chcąc wytracić tą prędkość, wcisnął hamulec, co dodatkowo spotęgowało utratę kontroli. No nie, widać, przez moment wcisnął rzeczywiście światła hamowania. Ale to świadczy, powiedziałeś przez moment, to świadczy o tym, że oczywiście cała sytuacja była ogromnym zaskoczeniem również dla niego. Ale ona się działa szybko, zwróćmy uwagę, że to trwa około 1,5 sekundy mniej więcej, tak? Więc on nawet chyba nie miał czasu na przemyślenie swoich zachowań, co powinien zrobić. Nie miał czasu na przemyślenie swoich zachowań, będzie miał sporo czasu na przemyślenie swoich zachowań, zanim ponownie siądzie za kółkiem, a ta sytuacja również pokazuje, jak można zostać de facto w pewnym sensie dzbanem drogowym na całe życie, bo nie raz temu młodemu człowiekowi ta sytuacja zostanie gdzieś wypomniana. Dzban drogowy i kierowca zupełnie bez wyobraźni. Spójrzcie proszę, wyprzedzanie ze sporą prędkością, za chwilę to zobaczycie, no właśnie, w spokojnej dzielnicy mieszkaniowej. Szaleniec wyprzedza dwa samochody tuż przed zakrętem, za którego wyjeżdża trzeci samochód. Wydaje mi się, że takie zachowania powinny być najbardziej karane, penalizowane, bo tutaj naprawdę mogło się zdarzyć kilkanaście różnych tragedii. Mogło dziecko wyskoczyć, biegnąc po piłkę, ktoś mógł wyjść z tej wiaty śmietnikowej, samochód mógł jechać 20 metrów bliżej i tak dalej, i tak dalej. No, sama jezdnia przede wszystkim jest w złym stanie i sądzę, że nie widzimy całości, ale wcześniej mogło być jeszcze jakieś ograniczenie prędkości wynikające z tego stanu technicznego nawierzchni jezdni. A nawet jeżeli nie, tylko była ta prędkość administracyjna, bo co do tego, że było to w obszarze zabudowanym, nie mamy żadnej wątpliwości, tak? Szeregowce po lewej stronie i po prawej stronie zabudowa domów wielorodzinnych. A człowiek decyduje się w tak złych warunkach drogowych podjąć wyprzedzanie dwóch samochodów przy znacznej prędkości tuż przed łukiem. No rzeczywiście zabrakło tej wyobraźni. Ja się tego najbardziej obawiam u kierowców. Właśnie braku wyobraźni. I dlatego powiedziałem, że takie zachowania powinny być naprawdę dotkliwie, w odczuwalny sposób penalizowane. Ja takich kierowców nazywam mistrzami prostego odcinka, bo oni widząc przed sobą kawałek prostej drogi, są w stanie wycisnąć, co się da z tego samochodu. Ale kiedy perspektywę 50 metrów. Tak, ale kiedy zbliżą się do łuku drogowego, to wyhamują do 30, żeby nie wylecieć z tego łuku. No właśnie, można powiedzieć, że miejska dżungla, tylko drapieżnik nie ten, bo po prostu zabrakło mu wyobraźni i inteligencji. Być może ten film już widzieliście, ale chcemy go omówić. Bezmyślni turyści w Zakopanem.
Poziom Sylwestra Marzeń zobowiązuje. Zachowanie coraz większej liczby turystów udających się na wypoczynek do stolicy polskich teatr coraz częściej równa do poziomu artystycznego rozrywki prezentowanej w sylwestrową noc w telewizji. Półnacy mężczyźni na dachu Mercedesa trzymają się podczas jazdy elementów konstrukcyjnych pojazdu. Szczęśliwie, zgodnie z tradycją naszych dzbanów drogowych, nikomu nic się nie stało. Policja nie zlekceważyła filmu, komentarzy przechodniów, oburzenia wyrażonego w przestrzeni publicznej. Dane personalne patoturystów zostały już określone przez funkcjonariuszy. Fajnie, że policja tego nie zlekceważyła, mimo że nikomu nic się nie stało. Ale to bardzo niebezpieczne zachowania, odciągające też uwagę innych uczestników ruchu drogowego, bo jest to takie anomalie na drodze. Nie spotykamy się z taką sytuacją na co dzień, więc każdy na takich... Mogę idiotów powiedzieć? Mogę, co? To jest nasz program. Oczywiście. Na takich idiotów każdy chętnie popatrzy, bo nie widzimy tego na co dzień. Pomijam już to, że oni sami prowokowali nieszczęście, sami dla siebie, tak? Bo nie sądzę, żeby byli trzeźwi. Gdyby tak to było lub nie pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu, to żaden z nich by tam nie właził na dach, nie próbowaliby grać roli Koczkodana. Bo gdyby to właśnie Koczkodany tam występowały, ja bym był w stanie to zaakceptować. One nie mają zbytniego rozumu, więc łażą po tych drzewach, wieszają się gdzie tylko można, jest okej. Ale mają instynkt samozachowawczy, którego tutaj po prostu zdecydowanie zabrakło. Patoturyści inspirowani patorozrywką. No ale jeżeli w stolicy polskich teatr promuje się takie wartości w sylwestrową noc, no to potem zbiera się żniwo. Dzbany drogowe, dziękuję bardzo serdecznie za omówienie. Marek Rupental, ekspert e-kierowcy, wykładowca. Szymon Janicki, do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.